Płocku. Gospodarze w niebieskich strojach rozpoczęli od znakomitych ataków, ale nie udało im się pokonać Bogusława Wyparły. Świetne okazje zmarnowali m.in. Sobczak i Miążkiewicz. Paweł Miążkiewicz nie mógł też się strzelić z rzutu wolnego. Akcja drużyny ŁKS-u. Tomasz Lenart w 36 minucie. Lider obejmuje prowadzenie 1-0. Po przerwie kolejne groźne ataki ŁKS-u. Szanse na podwyższenie tego prowadzenia i umocnienie się na pierwszej pozycji w tabeli. Świetnie bronił także Sejów, ale Petrochemia walczyła do końca. Starała się uzyskać korzystny rezultat, urwać punkty liderowi. W 65 minucie świetna akcja zakończona strzałem Dariusza Podolskiego. Dośrodkowywał Sobczak. Remis